Cześć, melduje się Kobikowski. Dziś recenzja niełatwa. Oj, będę musiał się nieźle nagimnastykować, lawirując między plusami i minusami, żeby przekazać wam rzetelną ocenę tego zestawu. Żeby było jasne, uważam, że to naprawdę ciekawy klockowy model czołgu, ale lista zastrzeżeń i minusów, jakie sobie spisywałem, dość pokaźnie się rozrosła. W dużej mierze wynika to z tego, co mówiłem już wcześniej, że wraz z kolejnymi zestawami moje wymagania wobec Kobi będą rosły wraz z naszym apetytem na coraz lepsze produkty polskiego producenta. Jeśli chcesz poznać moją pełną argumentację, zapraszam do obejrzenia całej recenzji. Zaczynamy standardowo od pudełka. Pudełko jest fajne, choć oczywiście nie tak bajeranckie jak na przykład pudło od Tygrysa Bengalskiego. Więc tutaj tak, oczywiście nie mogło zabraknąć nazwy zestawu, czyli Panzerkampfwagen, to jest tutaj skrócone, typowe takie skrócone oznaczenie, Panzerkampfwagen 4 aus F1GH. Czyli mamy tak trzy warianty, możemy zbudować. To oznaczenie tutaj 3 w jednym, według mnie troszeczkę na wyrost jest, bo na przykład Lego przyzwyczaiło nas do tego, że modele 3 w jednym to jest, no, że możemy zupełnie trzy różne konstrukcje zbudować. Owszem, jedną taką główną i najczęściej te dwie takie już takie bardziej, czasami są takie pokraczne, no, ale tutaj nie ma tego, tak? Tutaj mamy raptem trzy warianty i w tym te dwa to są praktycznie identyczne. Ten jeden jest troszeczkę inny, sobie omówimy zaraz, więc tutaj to oznaczenie troszeczkę na wyrost. Oczywiście bardzo ładnie to wszystko jest skomponowane, nasz czołg jest umieszczony oraz tutaj nasi żołnierze niemieccy naniesieni są na takie scenerii wojenne, jakieś palące się miasto. Co wyróżnia ten zestaw jeszcze, to to, że po raz pierwszy mamy tutaj taką kombinację. W tej serii mi się wydaje na pewno 440 elementów i 3 figurki. No, według mnie troszeczkę tych elementów tutaj zabrakło jeszcze. I teraz jeszcze tak, zobaczcie tutaj, to już było też właśnie w Tygrysie Dwójce. Zapomniałem chyba pochwalić firmę Kobi za to, że wreszcie, słuchajcie, podpisało naszych żołnierzy. Mamy tutaj kolejno Panzergrenadier, czyli to takie niemieckie oznaczenie po prostu piechoty zmechanizowanej, czyli takiej, rozumiecie, przypisanej do pojazdów, tak? Dowódca czołgu i żołnierz Wehrmachtu z tyłu. Widzimy nasz model troszeczkę w innym ujęciu. Oczywiście bardzo ładnie tu są opisane nasze historyczne bronie. Nie mogło zabraknąć ilustracji historycznej. Garści informacji o czołgu, tutaj akurat w wersji G. Panzer 4 wersja G. Oraz wyszczególnienie tych trzech wersji. Więc zwróćmy sobie uwagę, że wersja F1 od wersji G różni się naprawdę tylko tym, że ma krótszą lufkę. Tutaj już mamy tą długą 75. No i tutaj wersja H dodatkowo dostajemy, musimy zbudować do niej osłony. Przy czym oczywiście ja tu będę mieć zastrzeżenia do tego, ale to w recenzji. Na pudle, tutaj na etapie pudełka doczepię się jeszcze tylko do tego, że wszędzie tu jest pokazany MG w zły sposób, bo MG34 była zasilany taśmą z lewej strony, a nie z prawej strony, czyli za każdym razem to jest tutaj źle pokazane. Króciutko o instrukcji. Instrukcje Kobi według mnie są naprawdę bardzo przejrzyste, czytelne, chociaż wiem, że czasami ci, którzy są przywykli do instrukcji Lego, na początku nie mogą się odnaleźć, ale uwierzcie mi, ja jestem obecnie uzależniony już od instrukcji Kobi i naprawdę ciężko mi czasami się odnaleźć z kolei w instrukcjach Lego. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń do tej instrukcji, tylko mam zastrzeżenia właściwie konstrukcyjne do samego modelu, ale to już wam pokażę na modelu, nie będę się dublować, natomiast tu wam tylko pokażę. O, tu jest ten, nie ma oczywiście trzech instrukcji, tylko zobaczcie, tutaj mamy dodatkowo, budujemy osłony i tu jest pokazane, co trzeba zrobić, żeby przyczepić osłony. Zdejmujemy cztery takie przygotowane właśnie te płytki 1 na 4 i możemy wtedy wczepić idealnie te boczne osłony. A tu z tyłu wkradł się mały babol, ponieważ tak, no to zostało wszystko pomieszane.
Wersja F1 to powinna być z krótką lufką, wersja G powinna być bez osłon, długą lufką, no i dopiero wersja H tutaj jest pokazana, że tak powiem, prawidłowo tutaj na poziomie tego modelu. Do zestawu dołączone są trzy figurki żołnierzy niemieckich. Tutaj mamy żołnierza, który został opisany po prostu jako żołnierz Wehrmachtu. Ma ciekawy taki nadruk na torsie z kamuflażem, hełm z tymi nadrukami, tutaj tarcza piechoty oraz ten taki adler piechoty. Do ręki dałem mu MP40, które uważam, oczywiście wielokrotnie je chwaliłem, w najmniejszym detalu jest odwzorowane bardzo fajnie. Tutaj ma on tą groźną minkę, która jest obecnie chyba moją jedną z moich ulubionych minek do żołnierzyków Kobi. Druga figurka to żołnierz, który został opisany jako właśnie Panzergrenadier, czyli po prostu tutaj żołnierz piechoty zmechanizowanej. Ten nadruk już znamy. Tutaj troszeczkę im się może rozjechał, ale tak jest dosyć niezły. A na twarzy mamy ten taki nową zresztą formę i nadruk takiego żołnierza wściekłego, takiego z zaciekłą taką. No i czapeczkę polową do ręki ma wsadzonego mauzerka. Ciekawy dodatek do naszej kolekcji. Ostatnią figurką jest dowódca czołgu. Taki tutaj widzicie elegancko przystrojony. Ubrany oczywiście na czarno. Znamy już te wszystkie nadruki, tą główkę, tą lornetkę. I tu niestety zobaczcie, troszeczkę te oczy są takie nie w osi. Ja ogólnie mam coraz mniej zastrzeżeń jakościowych do na przykład do nadruków Kobi, ale właśnie niestety zdarzają się takie odstępstwa, tak? A więc co to oznacza? Że Kobi powinno wzmożyć czy też polepszyć kontrolę jakości, bo po prostu widocznie czasami takie rzeczy się zdarzają i takie na przykład główki według mnie powinny lądować już na bok, tak? Nie wiem, czy do poprawki, czy da się to poprawić, czy do przemiału. Natomiast już według mnie taka główka z takim zezem tutaj nie powinna trafiać do pudełka. Ta lornetka też według mnie powinna już doczekać się swojego następcy. Ogólnie chciałem jeszcze tylko powiedzieć, ponieważ ostatnio w ogóle mamy pełno sprzętu niemieckiego, tak, z jednej strony tam się podoba, ale mamy już gigantyczną dysproporcję pomiędzy sprzętem niemieckim i alianckim w naszej kolekcji, więc mamy pełno tych Niemców, tak? Więc uważam, że może taki mam pomysł, co o tym sądzicie, żeby w takich zestawach większych, gdzie mamy na przykład trzy figurki, no była jedna figurka na przykład aliancka, tak? Czyli byśmy mieli już tutaj przeciwników. To by pozwoliło nam tutaj zachować większą równowagę, że tak powiem, w kolekcji. Jeszcze tylko rzut okiem na części, które zostały po skompletowaniu wersji H. Tutaj mamy 6 płytek 1x4, które służą do wypełnienia tych ubytków. Zaraz to pokażę. Te dwa elementy pozwoliłyby nam zbudować tą małą armatkę. Małą lufkę, a to części takie zapasowe, plus dwa ogniwa zapasowe. W ten sposób nasz Panzer IV w wersji H według Kobi wygląda tutaj w pełnej krasie. Figurkom oczywiście podziękujemy, na bok z nimi. I teraz tak, teraz najpierw Wam pokażę na spokojnie ten czołg z każdej strony, a później będę go komentować. Bok. Przód. Tu mamy taką funkcję. I tym razem tutaj wizjer nie jest nadrukiem, tylko jest taką szczeliną. To fajne, fajne. Druga strona. Tutaj zobaczcie te klapy z wytłoczeniami. Rura wydechowa, tutaj taka przerdzewiała troszeczkę.
Tam wiadomo, duże temperatury działają, na to leje się też woda, deszcz, dlatego no, szybciej zawsze rdzewieje. Tam pod spodem jest silnik. Ok, i teraz tak. Jak ktoś nie chce słuchać mojego komentarza, to może już sobie wyłączyć. Natomiast ogólnie tak, może zacznę od tego, ponieważ tak, do bocznych osłon nie mam praktycznie żadnych tutaj zastrzeżeń. Nie wiem, czy dałoby się je lepiej zrobić, odchudzić, raczej nie. Więc tutaj na waszych oczach zdejmiemy sobie te osłony. Zdejmiemy sobie, tutaj mamy taką dużą płytkę z nadrukiem. Z tyłu to wygląda po prostu w ten sposób. I teraz bierzemy te klocuszki, które tutaj zostały nam w nadmiarze. I wypełniamy te ubytki. Ok. I z tej jednej strony będziemy mieli tutaj wgląd na przykład podwozie. Więc tak, od tego chciałem zacząć, dlatego że tutaj wszystko na przykład bardzo mi się podoba. Ten układ kół jest naprawdę wiernie tutaj odtworzony, co do liczby i układu. Nie mam jak najbardziej zastrzeżeń, patrząc z tej strony. Być może o jeden stud bym przesunął wszystkie te rolki takie tutaj podtrzymujące, ale tego łatwo byśmy nie zrobili. To taki mały szczegół. Natomiast to, co ja zrobiłem trochę niezgodnie z instrukcją, to, że cały ten szereg tych kół jezdnych małych przesunąłem o jeden stud do przodu. Mało tego, teraz wygląda tak, jakby było zrobione tak, jak miało wyglądać. I uwaga, obejrzałem sobie wideo z targów, gdzie był prototyp tego czołgu pokazany i właśnie było tak. Dlaczego tak? Dlatego, że tak jest wiernie z oryginałem, czyli możecie sobie obejrzeć i zobaczyć zdjęcia różnego rodzaju lub modele na przykład w War Thunder albo w World of Tanks, gdzie ten szereg tych kół małych jezdnych jest bardzo bliziutko przedniego koła napędzającego, a w pewnym oddaleniu od tylnego koła. Więc tak jest, tak powinno to być i tutaj nie ma najmniejszego problemu, żeby to zrobić. Koniec, kropka. Tutaj widać, słuchajcie, takie fajne podcięcie i to jest to podcięcie tutaj jest jakby zgodne z prawdą, tak, tam powinny być może dobrze, samemu się pobawić jakiś tam, wiecie, malunek, bo tam powinny być takie kratki wylotowe, wylotu powietrza albo wlotu powietrza, układu chłodzenia, nie jestem pewny. Natomiast uważam właśnie, że cały ten fragment kadłuba tutaj jest o jedną płytkę za niski. Tak uważam, no, że w ogóle ten czołg według mnie powinno się troszeczkę zmniejszyć cały, ale jak już trzymamy się tego rozmiaru, to proporcjonalnie ta część kadłuba powinna być o jedną płytkę wyższa, bo w ogóle ten czołg ma gabaryty mniej więcej takie same jak na przykład jak Tygrys 2 czy Tygrys 1, więc no, naprawdę tym czołgom mniejszym przyda się odchudzanie według mnie w przyszłych wersjach. Tu fajny szczegół, łopatka. Wieżą zajmiemy się później. Więc tak, to jest na pewno fajny szczegół i to mi się podoba, tak, że tu mamy taki feature dla, taką funkcję dla młodszych, że można coś tam wsadzić, figurkę i mamy tutaj wizjerek w postaci po prostu szczeliny w klockach. Natomiast no, mi się wydaje też, że inni tacy maniacy klocków i militariów, w szczególności czołgów, nie będą zadowoleni z tego przodu, niestety. Tutaj ten kształt, kąty tych płyt, no się zupełnie nie zgadzają. Tutaj powinien być taki fragment w ogóle płyty, która powinna być prawie całkowicie pionowa. Tu powinna być jedna płyta, zdaje się tylko. I, no i mówię, ten cały przód, ta przednia płyta tutaj z KM-em i z wizjerem powinna być wyższa, co najmniej o jeden stud. Więc to mi się tutaj nie podoba. No i teraz tak, jeszcze według mnie tak, bo jak są uniesione te przednie butniki, jeszcze tak w miarę wygląda. Natomiast tak jak kazali zrobić
że tak powiem, na pudełku. W ogóle mi się to nie podoba. Więc ja to teraz staram się trzymać tak. Bo w pierwowzorze błotniki wystawały w górze. Się tak wyróżniały nawet, nie? Tutaj jest zasadniczo to samo, tylko że mamy Oskard jako to wyposażenie dodatkowe. Tu będzie bez zmian. Teraz tak. Ten szczegół bardzo mi się podoba. Słuchajcie, ten taki przerdzewiały tutaj wydech. Ten klocek super będzie się w ogóle przydawać. Ogólnie tył jest dosyć fajny. Tu by się może przydało trochę więcej szczegółów. Mamy tylko taką praktycznie gładką płytkę. Można sobie samemu tu by udoskonalić. Natomiast tutaj, słuchajcie, to już mamy ewidentny błąd. Prawdopodobnie jest to pokłosie jakichś takich szybkich zmian w ostatniej chwili. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj jest płytka. Zaraz pod tym. Co powoduje, tutaj jak będę podnosić, to ten zawias tam ma taki jakby taką krzywkę, jakby taki mechanizm mimośrodowy, który automatycznie wypnie ten klocek tutaj nie za pierwszym razem, za drugim. No to jest ewidentny babol. Jeżeli ktoś często chce zaglądać do silnika, to proponuję mu po prostu wypiąć tą płytkę i sobie przyczepić to w ten sposób. Wtedy będzie mógł nieskończoną ilość razy to podnosić, zamykać. Jeszcze zbliżenie. Czy tą to złapie? Zobaczcie, tam się wysuwa po prostu taki... O, no, z jakiego to kąta będzie widać? O, zobaczcie, ten element się tam wysuwa po prostu. I no, tak to jest skonstruowane po prostu. Nie było to pomyślane do tego, żeby pracowało w pełnym zlicowaniu, nie? I następuje automatyczne wypięcie. Pod spodem niestety tylko jasno-szary kadłub silnika. Ja naprawdę preferuję te takie srebrne, nie? Na plus oczywiście te wszystkie klocki z nadrukami. To naprawdę jest coś. Teraz tak, wieża. Do wieży mam chyba największą liczbę zastrzeżeń. No bo po prostu najmniej ona przypomina wieżę z Panzera 4. A tak nawiasem mówiąc, jak już jesteśmy tutaj, Panzer 4 o numerze 715, jego zdjęcie sobie łatwo znajdziecie akurat w internecie bez trudu. Być może gdzieś jest jeszcze więcej zdjęć, ale już na tych zdjęciach, które widzimy w internecie, jedno jest jeszcze w całości, a później jest już zniszczony. Wyraźnie widać, że on akurat nie ma osłon bocznych, ale ma te osłony takie wokół wieży. Są takie z cieńszej blachy, takie osłony przeciwkumulacyjne, czyli na przykład przeciw wszystkim pociskom tak zwanym kumulacyjnym, które w momencie zetknięcia się z pierwszym pancerzem następuje detonacja ładunku i jakby próba wstrzyknięcia pod takim, tak chałupniczo mówiąc, pod takim ogromnym ciśnieniem wstrzyknięcie gorącej stali. Tak to najprościej można mówić. Wtedy, jeżeli był taki kadłub, na przykład pancerz tu i na wieży, to ten eksplozja następowała na tym, w tym miejscu i później następowało już rozproszenie tego stożka i nie następowało przebicie pancerza zasadniczego. Tutaj tych osłon, charakterystycznych osłon wokół wieży niestety nie ma. Nie da się zrobić? No to obejrzcie sobie Panzera 4 wykonaną przez użytkownika, który obecnie się nazywa 9 Blaze 9, 9 Blaze 9. Polecam wam jego moce. Obejrzyjcie sobie koniecznie. Nadruki na plus, no ale niestety tak. Ok, powiedzmy sobie, że nie ma tych osłon przeciwkumulacyjnych, no to nie ma też tutaj tego kosza charakterystycznego, który na przykład właśnie był w pancerze trójce. Tutaj posilę się prawdziwym tutaj... O, to słuchajcie, to już lepiej pasowałaby ta wieża z tego, z pancera trójki tutaj. No niestety, zabrakło tego. Tak samo bardzo mi brakuje innego charakterystycznego elementu, czyli takiego wystającego, bardzo wystającego takiego garnka, że tak powiem, czyli wieżyczki obserwacyjnej
dowódcy z włazem, to dałoby się zrobić, porzucając na przykład tą funkcję właśnie siedzenia. A być może jak Kobi wprowadzi takie jakieś nowsze elementy, to będzie się dało to zrobić nawet z funkcją wsadzania figurek. Dodatkowo irytuje mnie tutaj taki bardzo wystający kant z dwóch stron. Tu wyraźnie widać, że Kobi potrzebuje jeszcze takiego bardziej łagodnych skosików, takich serków niższych. Bo jak chcieli zrobić taki kształt, no to zrobili tutaj takie... No nikt się, wiecie, no nikt się to nie skaleczy o to, ale jest to tak irytujące. Tu MG fajnie, nie ma problemu. Przełożyliśmy sobie taśmę, żeby zasilała nasz karabin z prawidłowej strony. No i teraz tak, no jarzmo jest ok. O takich tych dwóch teraz nawiasach. Tutaj na pewno już nic nie będzie nam odpadać. Natomiast no nadal jest ono takie, widzicie, nie? Przesunięte w jedną stronę. No to jest niestety babol i tego już się prawdopodobnie szybko nie zmieni. Nie doczekamy się prawdopodobnie poprawki. No ale tutaj, słuchajcie, jestem troszeczkę zawiedziony, ponieważ już w wersji G i H miała być ta 75 o długości 48 kalibrów. No to ona była o wiele dłuższa, nie? Ona powinna tak zdecydowanie, słuchajcie, zdecydowanie gdzieś wystawać dotąd, poza kadłub. I to też uważam za taki tutaj błąd dla tego bardziej wymagającego użytkownika. Tutaj potrzebny byłby patent, jaki już widzę w zbliżającym się Shermanie Firefly, gdzie właśnie jest jakaś taka albo przedłużki takie czy coś. No być może jeszcze nie mają tego elementu. W każdym razie, pomimo tego, że tą rurkę wysunąłem już naprawdę, wszystko wysunąłem praktycznie na styk, no to ona bardzo malutko wystaje poza kadłub. No jest jeszcze kwestia tego, że zawieszenie ma tendencję do haczenia się. Tu akurat ustawiłem je tak, że jest dosyć nieźle, ale przy skręcaniu na dywanie na przykład będzie się to nam bardzo haczyć, co może wkurzać podczas zabawy na przykład. Ale mi się wydaje, że tam, tak jak widzę, dzieciaki nie bardzo się tym będą przejmować. Więc dobra, teraz może przejdziemy do podsumowania. Podsumuję tutaj plusy i minusy i będę wygłaszać ocenę końcową. Minusy wam już wszystkie wyszczególniłem. Dodam tylko jeszcze może, że ogólnie według mnie model ten przegrywa wizualnie na przykład z pancerem trzecim. Pancer 3 dostał no, ten piaskowy kolor plus srebrne gąsienice, co powoduje, że naprawdę wygląda super, więc tutaj jakby 1-0 dla pancera trójki. Ale teraz jeszcze chciałbym powiedzieć o podsumować plusy, które też jest dużo i które będą jakby miały nakierowywać moją ocenę na to, że model jest bardziej skierowany dla młodszych użytkowników. Więc tak, tutaj sobie zapisałem, że tak, model jest na pewno solidny, no i nadaje się do zabawy, jak najbardziej. Dodatkowo wizualnie będzie się podobać młodszym, bo dla nich takie drobne jakieś tam niuanse, a to, że pancerz jest nie tak nachylony, a to, że tu za nisko, a to, że tam coś tam, nie będą miały dla nich znaczenia. Co ważniejsze będzie dla nich na przykład to, i to mi powiedział dzisiaj mój synek, że ma, jak na przykład, zwłaszcza jak jeszcze zrobimy te osłony na wierzchu, to jest pełno tutaj studów na wierzchu i tutaj są jeszcze dwa study, do czego można przyczepiać figurki. A na przykład mój synek akurat bawiąc się lubi mieć obwieszonego figurkami ten czołg, więc tutaj na pewno to, że są study pozostawione na wierzchu, to plus. Dodatkowo, jak są zamontowane te osłony, to na przykład podczas walk jakiś, z tego co widziałem, on lubi na przykład, wiecie, coś jest trafione i coś odpada. No to na pewno super jest, bo już na przykład, wiecie, jedno trafienie i można zrzucić tą osłonę, mu tam się oderwie, nie? Później jeszcze może tam coś, jakiś detal się oderwać, no i później oczywiście odlatuje wieża, tak jak w World of Tanks. Więc to na pewno na plus. No tak, ogólnie wyposażenie i to, że dostajemy trzy figurki, to też na pewno mocna sprawa. Dodatkowo kolejnym plusem jest to, że możemy model sobie zmodyfikować w pewnym zakresie.
Nie jest to może takie 3 w jednym, słuchajcie, rasowe, no ale jednak możemy zrobić krótszą lufkę. Tutaj, aha, zapomniałem to jeszcze zrobić, to wam pokażę. Krótszą lufkę możemy zrobić. O, możemy zrobić tą krótszą lufkę. Możemy zrobić tą wersję G, czyli długa lufka bez osłon, no i wersję niby H. Kolejnym ważnym plusem jest to, że mamy tu 8 klocków z nadrukami. To są takie dosyć, słuchajcie, no mi się daje dosyć uniwersalne te nadruki, więc będzie można ich użyć też do innych czołgów niemieckich, oczywiście, które będziemy sobie budować. Na osobny też plus sobie zaznaczyłem ten klocek tutaj, że tak powiem, zardzewiały wydech. No to na pewno na duży plus i mi się to strasznie, strasznie spodobało. Zatem moja ostateczna ocena to 9 na 10 dla młodszych odbiorców, a dla starszych, bardziej wymagających miłośników klockowych militariów będzie to 7 na 10. Przy czym trzeba zaznaczyć, że na pewno jest to dobra baza do modyfikacji dalszych własnych. Mamy tutaj sporo, sporo bardzo takich potrzebnych części, które no oczywiście same nam nie wystarczą, ale jak domyślam się, że nasza kolekcja już jest trochę większa, więc będziemy mogli zbudować własnego, bardzo wiernego pancera czwartego. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Kolejne wideo już wkrótce. Cześć!